Dzień dobry! Dzień dobry, robię właśnie na śniadanie pastę jajeczną. I ja jestem właśnie jeszcze tym dinozaurem, który kupił Thermomixa chyba 10 lat temu czy 11 lat temu. I ja posługuję się książkami. W ogóle jest taki plan. Myślę, że to jest plan na przyszły rok, z racji tego, że no teraz priorytetem było skończenie mieszkania. To chciałabym wymienić tego Thermomixa, ale słuchajcie, odpukać. On mi się przez 10 lat nie zepsuł. Nigdy w życiu się z nim nic nie stało. Oprócz wpadki. Zmiksowałam łyżkę, metalową łyżkę. Słuchajcie, taką łyżkę. Wrzuciłam kostki lodu, kawę, banana. Robiłam po prostu kawę mrożoną. Zamknęłam tą łyżkę. Zamknęłam pokrywę i nagle słyszę taki huk. Okazało się, że zmiksowałam łyżkę. Więc jedyne co, to było do wymiany ostrza. A oprócz tego mój Thermomix jest wzorowy, po prostu uwielbiam go. No, pasta, jajeczka już są gotowe, już dwa obrałam. No i działam tutaj. Jak będę już miała śniadanko, to się do Was odezwę. Tutaj mam z Toskanii, słuchajcie, rozmaryn, który sobie po prostu zerwałam na. O, na krzaczku w sumie on był pod domem u naszej. Pod domem albo nieopodal domu naszej Krystyny, u której byłyśmy. No i przyjechał ze mną i ja sobie go tutaj trzymam, wykorzystam go do kurczaka, wiecie co? Jak on pachnie, to jest w ogóle hit. No, ale robię pastę, odezwę się później. I ja tylko szybko Wam pokażę, jak wygląda to śniadanko i ono jest na tostach. Miałam chlebek, który był chlebkiem takim przaśnym, kupionym w lokalnej piekarni, w ogóle bez żadnego, tam jest cukru, jest na zakwasie, no taki. Te chleby często są trochę twardsze. No i powiem Wam, że odkryłam ostatnio cudowne urządzenie, jakim jest toster. I nie taki toster, z którego wyskakują te grzanki, tylko po prostu zwykły, taki stary, prawilny toster, jak się kiedyś zamykało i robiło się kanapki z serem, pamiętacie? Więc ja używam takiego tostera. To jest moje odkrycie w ogóle, znalezione w piwnicy, odkurzone w Lublinie. Zabrałam go ze sobą. W ogóle chcę kupić jakiś ładny, bo ten jest. Zwykłym białym tosterem, ale jest w ogóle, wiecie, spoko. I odgrzewam sobie w taki sposób te grzanki. I wiecie, jaki to jest sztos do takiej pasty jajecznej. No po prostu czad. Pomidorki też już trzeba dzisiaj zjeść. Powiem Wam naprawdę, że co petarda wyszła ta pasta. Nie, no musicie zrobić z tego przepisu. Naprawdę, to jest podstawowy przepis na pastę z Thermomixa jajeczną. I on jest normalnie dostępny w internecie. Zresztą zostawię Wam na dole linka. Proste, szybkie śniadanie, a myślę, że bardziej pomysłowe, no jednak coś innego. Zresztą taką pastę to możecie ze wszystkiego zrobić. Z tuńczyka, z makreli, z łososia, co tylko macie ochotę, z wędliny nawet, co macie ochotę położyć tylko na kanapkę, więc no, lecę i jem smacznego. Obiecałam sobie, że troszkę częściej będę nadawała do Was z kuchni, w sumie sami mnie o to prosicie. Nie jestem ekspertem kulinarnym, nawet bym powiedziała, nie jestem miłośnikiem gotowania, choć kiedyś byłam i naprawdę jako dziecko po prostu uwielbiałam gotować. Sprawiało mi to przyjemność, chodziłam do miejskiego domu kultury na gotowanie. Chodziłam tam chyba 4 lata w wieku, pamiętam, w pierwszej klasie podstawówki potrafiłam zrobić drożdżówki, drożdżowe, ciasto drożdżowe, sama je zagnieść. Robiłam różne kisielaki. Jeżeli jest tu ktoś w ogóle, kto chodził ze mną na to gotowanie, dajcie znać. Uważam, że byłam bardzo uzdolnionym kulinarnie dzieckiem. I zmieniło się to z przyjściem na świat mojego syna, który był naprawdę bardzo dużym niejadkiem. I no gdzieś ta pasja została zagubiona, tak po prostu nazwijmy rzeczy po imieniu. Ale chciałabym na nowo natchnąć w sobie no tą dawną Karolinę, która kochała gotować, która delektowała się tym, której sprawiało to naprawdę przyjemność. Bo póki co ostatnio, jedyne co ja robię, no, oprócz tego, że gotuję, to brudzę w tej kuchni. Jakoś nie mogę dojść do ładu z tym wszystkim. Robię okropny harmider, okropny bałagan. Gotuję brzydko. No i muszę to zmienić.
Chciałam Wam tylko jeszcze taką polecajkę wrzucić przed obiadkiem. To jest masło ghee, czyli do stworzenia kawy kuloodpornej, ale to już jest takie fajne, gotowe masło z przyprawami. Kosztowało 27 zł. Tutaj mamy energię do kawy, kompozycja tłuszczów, przypraw na bazie masła z klarowanego ghee. 80% masło z klarowane ghee, 20% oleju kokosowego i mamy naturalne aromaty wanilii, kardamonu, cynamonu. Bardzo fajnie po prostu nadaje takiego aromatu, smaku kawie. W sumie na jesień będzie teraz jeszcze większą petardą. Słuchajcie, to jest najlepszy patent mojej babci, później mojej mamy, teraz mój, na trzymanie kaszy i dajcie znać, kto trzyma kaszę w kocu, aby była zawsze taka no świeża, jak prosto ugotowana, no i trzyma ciepło koc, także wow, no uwielbiam. Tutaj akurat mam gryczaną niepaloną, no i dodaję do obiadku. Mam dzisiaj dzień wysyłek, dlatego że sprzedałam kilka rzeczy. Ogólnie ubolewam nad sprzedażą tych pięknych New Balance'ów, natomiast bardzo mnie cisnęły w palec i stwierdziłam, że no nie będę się męczyć. Może uda mi się jeszcze upolować kolejne, są cudne. Dziewczyny mi właśnie przelapiające, więc idę, wrzucę jej do paczkomatu jeszcze zanim się ściemni. Przecieram mokrymi chusteczkami tak dosłownie, no delikatnie, bo wiecie, one są praktycznie no nówki, ale jednak fajnie, żeby były takie w miarę odświeżone. No w każdym razie ostatni mój wybór, jak jakieś mnie cisną, to wybiorę każde, tylko nie te, które nie są wygodne. Więc przygotowuję je tak sobie delikatnie. W ogóle słuchajcie, byliśmy w kinie, nie nagrywałam tego, bo nie wiedziałam jak pójdzie. Mogło pójść różnie, słuchajcie, Oli ma 3,5 roku teraz i to jest moje drugie podejście do kina i w ogóle tak stwierdziłam, że powiem Wam o tym, dlatego że my byliśmy w kinie pierwszy raz, jak Oli miał 2 lata 4 miesiące. No i to był straszny fail. Pamiętam, że była jesień, dokładnie to było rok temu. Pamiętam, że była jesień, kupiłam popcorn, ale też zrobiłam kilka takich no niefajnych manewrów, że dzisiaj z perspektywy czasu, jeżeli jest to jakaś mama, która wybiera się na seans ze swoim dzieckiem pierwszy raz w życiu, to powiem Wam, czego nie robić, a co robić. Większość kin, nie wszystkie, ale organizują seansy dla maluchów. Wtedy jest bajka przy zapalonym świetle, dowiedzcie się o takich seansach dla maluchów. Wtedy jest bajka przy zapalonym świetle. Jeżeli chodzi o głośność, to ta głośność zostaje wyciszona, więc nie jest to takie stresujące dla dziecka, bo jednak nie okłamujmy się, ale wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, gdzie jest na maksa głośno, lecą jakieś szybkie reklamy, no to dziecko po prostu może się przestraszyć. Dzieci mają różne wrażliwości, jedne są takie, na których nie zrobi to wrażenia, a drugie są takie jak mój Oli, że pamiętam jak miał 2 lata 4 miesiące, kupiłam mu popcorn. No i moim błędem było to, że ja nie przyprowadziłam go na reklamy, a już mało tego, nie wiedziałam, że są seansy dla maluchów, czyli właśnie seansy przy zapalonym świetle ze ściszoną głośnością. Głośnością? Nie wiem, ura. No i wyobraźcie sobie, my wchodzimy z tym popcornem, ten psi patrol, bo to był psi patrol, już leciał. On się przestraszył. Wysypał ten popcorn i on tak strasznie płakał, że wysypał mu się ten popcorn. Było tak ciemno, że nie widział tych dzieci. Ja mówię, Oliwierku, tam są dzieci, a on nie widział tych dzieci. I tak jakby mi nie wierzył, że tam są dzieci. No one były po prostu, ale było ciemno, no to siłą rzeczy. Jak jest ciemniejsza scena, to ich nie widział. Było tak głośno, że słuchajcie, jak ja weszłam do tego kina, to usłyszałam taki jeden wielki huk. I skończyło się tym, że zebraliśmy ten popcorn i on mnie prosił, żebyśmy stąd wyszli. On mnie po prostu błagał. Więc wyszliśmy. I na tym się skończyło, że nawet nie doszliśmy do fotela. Myślę, że zdecydowanie inaczej by to wyglądało właśnie, jakbym wiedziała wcześniej o tym, że istnieją takie seansy dla maluchów. I przede wszystkim, że dzieciaczki mogą oglądać zapalonym światłem. No i teraz Oli, 3,5 roku. Nie wiedziałam,
jak to się skończy. Ja mówię do mojego męża, chodź z nami, bo ja już byłam z nim raz. I no zobaczmy, dajmy mu szansę, dajmy sobie szansę. A może w ogóle my jesteśmy kinomaniakami, my kochamy kino, no a do tego kina nie chodzimy siłą rzeczy, no bo wiadomo, nie mieszka z nami żadna rodzina, żadna pomoc, nie mamy możliwości pójść do kina. Kiedyś się złapaliśmy na tym, że nie byliśmy 2 lata w kinie z mężem. No ale tak to jest, jak nie ma się tej pomocy. No i słuchajcie, poszliśmy, minionki, kupiliśmy popcorn i usiedliśmy... Ale przyszliśmy właśnie przed reklamami, czyli wszystko było zapalone, a w trakcie, kiedy usiedliśmy, dopiero światła zgasły. No i Oli przesiedział, ja byłam w szoku, bo naprawdę, jeszcze raz podkreślę, on ma 3,5 roku. To jest tak, że te dzieciaki jednak szybko się dosyć nudzą, a on przesiedział tak naprawdę z nogą na nogę. Większość tej bajki jadł sobie smacznie popcorn, pytał się mnie coś o jakieś tam różne sceny. Też przeżywał, parę razy mu powiedziałam, żeby troszkę ciszej mówił. Bo wiecie, dzieci z podekscytowania wiadomo, że mówią trochę głośniej w kinie, no ale skończyły się te minionki, a ja w ogóle mówię do mojego męża. Nawet znajomym mówiliśmy, że idziemy do kina, ale powiedziałam im, żeby może jednak, że informuję, że idziemy do kina, ale z racji tego, że to jest nasze takie pierwsze oficjalne kino, może być różnie. Może się skończyć po 15 minutach, może się skończyć po 30, że nie chciałabym im zniszczyć tego seansu, no tak to jest, nazwijmy rzeczy po imieniu. No i oni tam ostatecznie nie poszli, bo pojechali gdzieś indziej, natomiast jak skończyły się te minionki, to ja myślę sobie, kurczę, czy my właśnie obejrzeliśmy cały film w kinie? I to w dodatku z naszym synem? Oh my god! Mówię, nie, naprawdę on wstał tylko raz na siku. Poprosił, żeby właśnie z nim pójść do toalety, a tak, przesiedział. 97 chyba minut trwał film, plus reklamy. Ja jestem z niego taka dumna i po prostu odnoszę wrażenie, że właśnie wskakuje taki zupełnie inny level tego macierzyństwa. Taki, że mogę jak z moim przyjacielem pójść do kina i sobie obejrzeć film, Boże. Ale to jest fajne. Zabieram dzisiaj aparat i chcę... No, nakładam czapkę, bo w ogóle powiem Wam szczerze, że nie jestem jakoś wybitnie wyszykowana. Właśnie narzuciłam sobie tylko sweter i wielką koszulę. Notabene ta stylówka jest z lumpeksu, ale do brzegu. Zabieram Was ze sobą, dlatego że wybił wrzesień. I dla mnie to jest taki inspirujący miesiąc. Ja bardzo wrzesień lubię. W przeciwieństwie może do listopada, który taki jest już bardziej... chłodny i taki bardziej kapryśny pod względem pogodowym. Ten wrzesień ponoć ma być piękny i super. Ale do czego zmierzam? Że chcę Was zabrać dzisiaj ze sobą i z Olim, bo oczywiście będziemy już teraz razem. Jest godzina 11 tam z kawałkiem. No i pójdziemy sobie na sklepy. Wypijemy sobie może pumpkin spice latte, albo może na przykład jakby pani w Starbucksie, albo pan jakby zgodzili się na to, żebyśmy nakręcili, jak robi się pumpkin spice latte w Starbucksie. Może byśmy poszli poszperać w TK Maxie, dlatego że obiecałam Oliwierowi, że kupię mu jakąś ozdobę jesienną i nie chcę się zagracić, bo ja mam bardzo dużo ozdób jesiennych w domu w Rzeszowie, muszę to przywieźć i to przywiezę. Natomiast obiecałam, że kupię mu dynię, która świeci, a tam dużo było takich bardzo fajnych, fajnych dyń, więc no stwierdziłam, że pójdę, niech on sobie sam wybierze, jaką chce. Obiecuję, że nie będę w to ingerować, no ale zrobię też Wam taki przegląd jesiennych inspiracji może z Silesii, bo tam się udam, więc no... Why not? Pójdziemy do TK Maxa, zobaczymy, co w trawie piszczy w TK Maxie jesienią. Pójdziemy sobie do Starbunia, bo jak? Jesień. Pumpkin spice latte, jedyna w swoim rodzaju, musi być. Słuchajcie, musi być. No i co tam jeszcze? Boże, ja w ogóle takich kaw z tych syropami nie piję, ale no jakby to się rządzi. Rządzi się swoimi prawami, no nie okłamujmy się. Sezon na pumpkin jest raz do roku, ale dostałam wczoraj SMS-a. No, proszę.
bo mam aplikację ze Starbunia, no i dostałam właśnie w Starbuniu takie powiadomienie, że zapraszamy i robią też, z racji tego, że jest ciepło na dworze, to pani mi powiedziała, że robią i pumpkin spice latte na zimno i robią pumpkin spice latte w wersji cold brew. Jak to się mówi, bo ja nigdy nie wiem, jak powiedzieć tą kawę. Cold brew? Brew? No, to taki ogólnie... no, kawka na zimno. Karolina. Dobra. W każdym razie ja lubię klimaty jesienne i zmiany pory roku, więc pójdziemy. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Może pójdziemy do Zarki, a może pójdziemy do Home & New. Nie wiem. No, po zimie na pewno ja zabieram Was dzisiaj ze sobą. Chcę nakręcić Wam takiego vloga z jesiennym przeglądem tego, co jest w sklepach na luzie, ale właśnie z zaliczeniem sezonowej, kultowej kaweczki. No i coś tam jeszcze. No, zobaczymy. Dziewczyny, jest głośno ogólnie w Starbucksie, ale zobaczcie, to jest kubek jesieniary. I czy to widzicie? Are you kidding me? Nie no, jest boski. O, tu macie dużo Fenty. Kolory są ciemne, ale pokazuję Wam dlatego, że wiem, oglądają mnie różne dziewczyny. O, tu macie Mocha Mami. Oglądają mnie różne dziewczyny i ostatnio, jak byłam w tym TK Maxie, właśnie w tym, w którym jestem, podeszła do mnie dziewczyna afroamerykanka i powiedziała, że oglądała jej filmy, także kochana, jak coś, to masz tutaj bardzo dużo fajnych kosmetyków, ciemniejszych z Fenty. Wchodzimy w tematykę Halloween. I już widzę, że pojawiają się różne ciekawe szklanki, motywy. Moi drodzy, jesteśmy w Halloweenowym raju. Proszę bardzo. Do wyboru, do koloru, moi kochani. TK Maxx zawsze numer jeden, jeżeli chodzi o Halloween. Jakie słodkie na słodycze dla dzieciaczków. Oh, girl. Nie no, przecież jest sztosem ta świeczka. Jest taka piękna. I w ogóle w tej kompozycji, jak to ładnie wygląda. Oh my god. Idealne halloweenowe świeczki na stół. Nie no, ja kocham TK Maxx. Kocham TK Maxx. Zobaczcie tu, jaka piękna. Oh my god. Oh my god. Te to już widziałam w tamtym roku. Ich jest dużo, ale są też bardzo ładne. Co my tu mamy? Apple Melon. Nowa odsłona The Home i tych Sand and Fog. Tutaj mamy Wipe S'mores, czyli kawowe. Ale mocne. Mocne espresso. Oh my god. Mój Oli by się oczywiście z takiego brzdala cieszył. Ale piękne. Jezu, naprawdę powiem Wam, że to jest takie ładne.
ale jestem rupieciarzem, w sensie ja bym to skupowała, wiecie o co chodzi, ale nie kupuję, no bo ogólnie muszę coś kupić. Mam dużo ozdób jesiennych, ale muszę coś kupić w tym roku jako odświeżenie. Tutaj soft Halloween, czyli po prostu akcent dyni, bardziej coś jesiennego. Miseczki. Tutaj mamy taki zestaw kubków. O, te chciał mój Oli, no wiadomo. No i co, wziąć mu te? I mu się te podobały, wiecie? Bardzo fajne one były. Podniosę wam to. O, takie. Zobaczcie na te, jakie nietoperze, jaki czad. O, uszkodzone, ale nadal piękne. Oczywiście, że piękne. You are so beautiful. Jakie te fany! Serio? Nie widziałam w tamtym roku czegoś takiego. Wycieraczki, trick or treat, też super. Ja ogólnie jestem team Halloween, w sensie jeżeli chodzi o wystrój. Nie to, żeby jakoś to więcej przeżywać, ale no jakby podoba mi się. Nie, no zobaczcie. Zobaczcie, jakie ciastko! I pachnie naprawdę jak jabłkowe kule z Lasza. Właśnie wszystkie, ale absolutnie wszystkie jesienniary odleciały w kosmos. Czy wy to widzicie? Pumpkin pie, apple pie i tu macie warm apple cider. To nie. O, i to wszystko. Mogę wszystko? Mogę wszystko? To jest za dużo ładnych rzeczy. Czuję delikatny zamęt. Wiecie, jak się patrzą na mnie ludzie? Wiecie? Nie wiecie. A wiecie, że w tej alejce jest z 10 osób? Nie wiecie.